właśnie pana sytuacji? Moja sytuacja jest taka, że w ramach dozoru... Nie, ja pana teraz chcę zapytać o kilka spraw i czy pan będzie ze mną rozmawiał, czy pan nie będzie ze mną rozmawiał. No rozmawiam z panią. Bo pan chce mnie wmanewrować w udzielanie... No dokładnie to samo robię, właśnie na przykład przywłaszczając sobie markę Europa Miasto, robię dokładnie to samo. No dobrze. No to właśnie to, że pani nie wie co to jest, a jednak musi pani zareagować. No ja w tym... Znaczy, no to jest pana zdanie, tak? To jest pana zdanie na ten temat i mówię, jeżeli ja nie będę się ani przed panem tłumaczyć, ani przed burmistrzem, ani przed nie wiem kim, będę się tłumaczyć, jeżeli już to mówię, to przed osobą, która ewentualnie, jeżeli dopatrzy się, że ja czegoś mówię. Nie, no rozumiem pani, dla mnie po prostu... Dobrze, panie Wojciechu. Bardzo dziwne jest to, że w sądzie rejonowym w Zgorzelcu toczą się postępowania przeciwko mojej osobie i one się toczą z osobna. Ja uprzedziłem pewne fakty w ramach dozoru, przekazałem to kompetentnej osobie, którą jest mój kurator. Przekazałem to, uprzedziłem fakty, zostało to zapisane w aktach dozoru. Gdyby po prostu te zapisy, kserokopie tych akt dozoru lądowały na każdej sprawie, to te wszystkie sprawy byłyby spinane. Pani pomimo tego, że pani o tym wie, nic pani z tym nie ja robi. Ja już powiedziałam panu, ja nie występuję w sprawie jako strona, więc nie mam prawa składania ani żadnych wniosków, w pana interesie, w pana sprawie. Ja prowadzę dozór w takiej, a nie innej konkretnej sprawie i w tej sprawie ewentualnie, jeżeli sąd powołałby mnie na świadka, czy w jakiejkolwiek innej roli, żeby usłyszeć ode mnie, co ja mam w tym momencie do powiedzenia, bądź ja bym miała prawo złożyć jakiś wniosek, to tylko i wyłącznie w tej sprawie. Pracuje pan nadal? Tak. Dochody pana bez zmian pozostają? Bez zmian, tak. Relacje w domu w porządku? Tak. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Worek z białym proszkiem. No ale... Czy odmawia mi pan udzielenia takiej informacji? No odmawiam. Ma pani coś w moich aktach dozoru, na czym mi bardzo zależy? Nie wiem co mam... Ja nie mam, bo ja tych akt nie trzymam. Te akta są przechowywane w sądzie. Ja tych akt nie trzymam. Pan mi uwierzy, że ja tego w domu nie mam i ja tego do domu nie zabieram i nie trzymam tego u siebie w jakimś gabinecie i tak dalej. Ja składam sprawozdanie do sądu. I to sprawozdanie przekazuję i ja tego nie mam fizycznie, nie wożę tego ze sobą, nie przechowuję tych akt i tak dalej. Rozumie pan? No myślę, że to wystarczy do przekazania sprawy na wokandę. Jak widać to, co trzymam w ręce, nie wiem, ja czy nie to wiem, jest... No nie odpowiedział mi pan, co to jest. Ja nie wiem, co to jest, czy to jest, tak jak już powiedziałam, czy to jest jakiś narkotyk, czy to jest mąka, czy to jest proszek do pieczenia, ja nie wiem. No właśnie, co to jest? Pan mi nie chce powiedzieć, ja pytam pana, czy pan używa środki odurzające. No to jest akurat aspiryna, skruszona, no szybkiego. No ale pani też nie jest tego pewna. No nie, nie jestem tego pewna, oczywiście, że nie jestem tego pewna. Ja nie będę próbowała i też nie mam prawa panu wykonać testów na obecność narkotyku, bo można to zrobić tylko i wyłącznie w poradni. Więc tak jak mówię, no... Może pani to zabrać. Pana, nie, nie chcę. Niech mi pan tylko powie, czy nadużywa pan alkoholu, czy używa pan jakieś środki odurzające. Po prostu nie wiem, co mam zrobić, bo instytucja, jaką jest sąd, prowadzi przeciwko mnie postępowania. A pani też podlega pod sąd rejonowy w Zgorzelcu. To jest ta sama instytucja. Więc... Czy to jest takie ciężkie? Ale ja już panu powiedziałam, że ja nie mam takiego prawa. Nie przysługuje mi. Ma pan swojego adwokata i niech pan zapyta tego swojego adwokata. Niech on panu powie, czy ja mam prawo złożyć taki wniosek. Niech pan się jego zapyta. On jest prawnikiem, więc na pewno będzie dokładnie wiedział. I jestem pewna na 100%, że powie panu to samo. Czyli generalnie to ja pani ułatwię zadanie. Znaczy mi to nie chodzi o to, żeby... Nie, no ja nie pani, ale panią Monikę Laprus po prostu będę podawać jako świadka. Zamiast po prostu wziąć, skserować kartkę papieru, to ja będę musiał panią Monikę Laprus podawać jako świadka. Dla mnie to jest po prostu chore. Pan w swoim
moich postępowaniach oczywiście może wysuwać wnioski dowodowe. Na pewno sąd pana o tym powiadomił, tak? Bo no właśnie, strona próbowałem, wysunąć, ale sąd pan akurat... Wnioski dowodowe są różne. I osobowe, tak? I papierowe, i różne. Więc no tak, ale sąd to odrzuca. Nie wiem dlaczego. No to wie pan, no to ja nie będę występowała ani pouczała, nie będę pouczała sędziego. No ma pan też swojego pełnomocnika czy adwokata. Niech adwokat odwołuje się od takich decyzji sądu, tak? Że sąd nie zezwala na dopuszczenie takiego dowodu, a zezwala na inny dowód. No to wie pan, no ja nie mam takiej mocy, żeby, nie wiem, wpłynąć. Jest wysoki sąd i sąd decyduje, prawda? Jest pierwsza instancja, jest druga instancja, no... Przecież ma pan swojego pełnomocnika, tak jak pan mówi. Tak, ale nie we wszystkich sprawach i niestety w niektórych... No